Cześć, 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 witajcie drodzy widzowie. Mamy dzisiaj Shotcut. I to jest wersja Shotcut 21.01.29. Czyli świeża Lame MLT. Tutaj te różne biblioteki mają. Jest kilka kanałów, gdzie ludzie robią super fajne filmiki i między innymi Marek Wolan i Niby Jak. Ja znam Shotcut od dłuższego czasu, ale nigdy jakoś w nim na dłużej nie zagościłem. Pomyślałem sobie, że no, można to zmienić. Odpalić to z App Image i zobaczyć, co to jest. Także coś takiego. To jest to. I tak sobie ten samogłów przepływa. I inaczej jest tutaj niż w KD in Life, czy nawet Oliwie. Są dwa takie. Tutaj na dole po lewej stronie jest jedna taka zakładka keyframes. I tutaj się coś ustawia. I timeline to jest druga. I o, tutaj jest ścieżka dźwiękowa oznaczona przez A1, a tutaj poskładałem po prostu obrazek, jakiś taki screenshot i na to tą grafikę mola. I taki jest plugin, czy filter, który się nazywa 360 Transform. O. I na tym keyframes trzeba było ustawić na początku to i set keyframe start i później to. Set simple keyframe i jak to sobie. O właśnie. I właśnie ten parametr yo zmienić. I jak ta końcowa klatka dojdzie do niej, to wtedy postawić tą second simple keyframe i na końcu set the filter end. O. Myślę, że warto sobie rozkminić tego Shotcuta, bo są inne rozwiązania, inne spojrzenie się ma na różne rzeczy. Także niewielki download, bodajże no, niewiele ponad 100 mega, a to warto coś takiego sobie przetestować. Keyframes, filters, timeline, playlist, recent properties, peak meter. No, także fajne.
Dzięki za uwagę. Polecam Shotcuta. Cześć.